Witam Państwa. Dzisiejsza prezentacja dotyczy współczynnika korelacji wewnątrzklasowej ICC. Angielska nazwa to Intra-Class Correlation Coefficient. Współczynnik ten wyznaczany jest, aby zbadać zgodność ocen sędziowskich, czyli wyznaczyć sędziowską rzetelność. Wyznaczamy go, kiedy oceny sędziowskie, kiedy pomiary dokonywane przez sędziów są dość dokładne, to znaczy pochodzą ze skali interwałowej lub ilorazowej. Podobnie jak inne współczynniki zgodności, współczynnik ten należy do przedziału od minus 1 do 1, gdzie 1 oznacza idealną zgodność ocen sędziowskich, 0 oznacza zgodność na poziomie losowym, a wartości ujemne świadczą o zgodności słabszej niż zgodność na poziomie losowym. Ze względu na to, że istnieje kilka modeli zbierania danych, w których możemy wyznaczać współczynnik korelacji wewnątrzklasowej, istnieje również kilka różnych współczynników tej korelacji. Dlatego na początek kilka słów teorii związanej z wyborem modeli, a dalej praktyczny przykład, na którym mam nadzieję pokazać, w jaki sposób w konkretnej sytuacji będziemy wybierać model wyznaczania ICC i w jaki sposób interpretować współczynnik ICC w wybranym modelu. Pierwszy model, z jakim możemy mieć do czynienia, został zaprezentowany przy pomocy poniższej tabeli. Z lewej strony znajdują się obiekty badane. Zostały one wylosowane z populacji obiektów. Na górze tabeli mamy sędziów, którzy będą oceniać, czy będą dokonywać pomiarów na tych obiektach. Sędziowie ci zostali wylosowani z populacji sędziów. Wewnątrz naszej tabeli powinny znajdować się te ilościowe pomiary dokonane przez poszczególnych sędziów. My natomiast w tabeli umieściliśmy informacje o tym, jaki sędzia dokonał danego pomiaru. Tak więc obiekt pierwszy został oceniony przez sędziego A, przez sędziego B i przez sędziego C. Obiekt drugi został oceniony przez tak samo liczną grupę sędziów, ale w przypadku, kiedy wykorzystujemy model pierwszy, obiekt kolejny został oceniony przez innych sędziów niż poprzedni obiekt. Mamy tutaj oceny przez sędziego D, E i F. Podobnie kolejne obiekty. Cechą charakterystyczną modelu pierwszego jest fakt, że jest to typ modelu ANOVA niezależna. Zatem każdy obiekt oceniany jest przez inną grupę sędziów. Tak samo liczną, ale inną grupę sędziów. Współczynnik zgodności ICC wyznaczony w takim modelu możemy uogólnić na populację w ten sposób, że będzie on mówił o zgodności pomiarów sędziowskich dotyczącej dowolnych sędziów z populacji sędziów, oceniających dowolne obiekty z populacji obiektów. Nieco inaczej będzie w modelu drugim. W modelu drugim również dane możemy zebrać w postaci podobnej tabeli, gdzie obiekty losujemy z populacji obiektów, a sędziowie są wylosowani z populacji sędziów. Natomiast model drugi to jest model ANOVA dla zmiennych zależnych, czyli każdy obiekt oceniany jest przez tą samą grupę sędziów. Obiekt pierwszy został oceniony przez sędziego A, sędziego B i sędziego C. Obiekt drugi przez tych samych sędziów, a zatem jeszcze raz przez sędziego A, sędziego B i sędziego C. I w podobny sposób pozostałe obiekty. Współczynnik korelacji wewnątrzklasowej ICC wyznaczony w tym modelu, podobnie jak w modelu pierwszym, będzie mówił w odniesieniu do populacji o zgodności pomiarów ocen sędziowskich dotyczącej dowolnych sędziów z populacji sędziów, którzy oceniają dowolne obiekty z populacji obiektów. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z modelem drugim, możemy rozróżnić dwa typy spójności, czy typy zgodności. Pierwszy z nich nazywany jest zgodnością bezwzględną. Przykład, kiedy zgodność bezwzględna występuje, pokazany jest w tabeli prawym górnym rogu. Mamy tutaj cztery obiekty
oceniane przez trzech sędziów. Przy czym każdy sędzia ocenił badane obiekty dokładnie w ten sam sposób. Wyznaczony współczynnik ICC w modelu drugim, badający zgodność bezwzględną, byłby w przypadku tej tabeli równy dokładnie 1. Dlatego, że każdy obiekt może być jednoznacznie określony co do wartości tej cechy, którą badamy. Czyli obiekt pierwszy, jego cechuje wartość 22, obiekt drugi cechuje wartość 43, obiekt trzeci cechuje wartość 35 i obiekt czwarty cechuje wartość 81. I my możemy być pewni, że taka wartość powinna być przypisana do tych obiektów, dlatego że rzetelność pomiarów jest bardzo duża. Bezwzględna zgodność pomiarów została tutaj wyznaczona i jest ona bardzo duża. Drugi typ badania zgodności to spójność właśnie. Spójność przedstawiona jest w tabeli zamieszczonej w prawym dolnym rogu. Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej, dlatego że jak przyjrzymy się, każdy obiekt uzyskał nieco inne oceny sędziowskie, a zatem nie możemy powiedzieć, że rzeczywista wartość dla obiektu pierwszego to jest wartość 22, dlatego że wartość 22 została wystawiona tylko przez sędziego pierwszego, sędzia drugi dał wartość 24 i sędzia trzeci 25, więc jednoznaczne określenie rzeczywistej wartości, jaka przysługuje pierwszemu obiektowi, nie jest tutaj możliwa. Zobaczmy, jak wyglądają kolejne oceny. Drugi sędzia oceny 43, 45, 46. Trzeci 35, 37, 38. Czwarty 81, 83, 84. Zatem żaden obiekt nie uzyskał bezwzględnej zgodności, tak jak w przypadku tabeli pierwszej. Natomiast współczynnik korelacji wewnątrzklasowej ICC, wyznaczony w modelu drugim, ale badający spójność dla tej naszej tabeli, byłby równy 1. Dlaczego tak będzie? Jeśli przyjrzymy się naszej tabeli, możemy zauważyć pewną prawidłowość. Otóż obiekt pierwszy został oceniony na wartość, jeszcze raz, 22, 24, 25. Spójrzmy na pozostałe oceny przez poszczególnych sędziów. Sędzia drugi za każdym razem wystawiał oceny o 2 punkty większe niż sędzia pierwszy, a sędzia trzeci o 3 punkty większe, wyższe wartości niż sędzia pierwszy. W związku z tym nie możemy co prawda określić, jaka rzeczywiście wartość przynależy pierwszemu obiektowi, ale możemy rzetelnie określić, o ile różnią się wartości dla dwóch obiektów tutaj sąsiadujących z sobą, na przykład obiekt pierwszy i obiekt drugi porównywany, różnią się o wartość 21. Ta różnica widoczna jest i dla sędziego pierwszego i wynosi ona 21, jak też dla sędziego drugiego i dla sędziego trzeciego. A zatem jest możliwe porównanie pomiędzy obiektami i to porównanie będzie rzetelne, natomiast nie jest możliwe rzetelne wystawienie jednoznacznej oceny co do wartości przysługującej poszczególnym obiektom. W takiej sytuacji, jeśli taki stopień zgodności nas interesuje, to oznacza, że interesuje nas spójność i wyznaczany powinien być w modelu drugim współczynnik ICC badający spójność właśnie. Istnieje jeszcze trzeci model badania. Model trzeci polega na wylosowaniu obiektów z populacji obiektów, ale sędziowie nie zostają wylosowani z populacji sędziów, ale są to tylko i wyłącznie ci sędziowie, którzy biorą udział w badaniu. Jeśli wykorzystujemy model trzeci bez interakcji, wówczas mamy jeszcze raz do czynienia z modelem ANOVA dla zmiennych zależnych, ale tym razem nieco inna jest interpretacja współczynnika ICC wyliczonego dla takiego modelu badań. Współczynnik ten będzie interpretowany w ten sposób, że mówi on o zgodności pomiarów sędziowskich dotyczącej tylko tych sędziów,
którzy brali udział w badaniu, ale oceniających dowolne obiekty z populacji obiektów. Matematycznie model trzeci tożsamy jest obliczeniowo z modelem drugim, kiedy wyznaczamy w nim spójność. Przejdźmy teraz do przykładu. W przykładzie badamy natężenie dźwięku, natężenie hałasu w pewnym zakładzie pracy przy pomocy trzech instrumentów, trzech narzędzi. Te trzy narzędzia to w języku potocznym sonometry. Będziemy chcieli badać zgodność pomiarów dokonanych przy pomocy trzech sonometrów. Na terenie zakładu pracy zostały wylosowane 42 miejsca, w których dokonano pomiaru. Przejdźmy teraz do programu PQStat. Tradycyjnie wykorzystamy plik dołączony do pomocy programu PQStat. Otworzymy go poprzez otwórz przykłady. Plik nosi nazwę natężenie dźwięku. W pliku tym znajdują się dwa arkusze danych. Pierwszy arkusz dotyczy sonometrów analogowych. Drugi arkusz natomiast sonometrów cyfrowych. W każdym z tych arkuszy znajdują się pomiary dokonane w 42 punktach pomiarowych, wyznaczonych losowo na terenie naszego zakładu pracy. Owa losowość wyznaczania punktów pomiarowych będzie miała konsekwencje w interpretacji wyznaczonych współczynników ICC w ten sposób, że będą one nam mówiły o zgodności pomiarów, czyli o rzetelności pomiaru dokonanego sonometrem w dowolnym punkcie w naszym zakładzie pracy. Natomiast losowość mierników związana jest ściśle z modelem badania. Gdybyśmy mieli do czynienia z pierwszym modelem badania, oznaczałoby to, że każdy pomiar, który się tutaj znajduje, został wykonany innym miernikiem analogowym. Czyli mielibyśmy do dyspozycji 42 razy 3, ponieważ tak wiele pomiarów tutaj się znajduje, tak wiele mierników zostałoby wylosowanych z populacji sonometrów analogowych, którymi jesteśmy w tym momencie zainteresowani. Taka sytuacja nie miała miejsca, a zatem nie mamy do czynienia z pierwszym modelem badań. W naszej sytuacji definiowaliśmy populację sonometrów analogowych, którymi jesteśmy zainteresowani i z populacji tej wylosowaliśmy tylko 3 sonometry. Wyniki, które tu obserwujemy, to są wyniki pomiarów dokonane tylko tymi 3 wylosowanymi sonometrami w każdym z 42 punktów pomiarowych. Jest to więc drugi typ modelu badań, tym bardziej, że jesteśmy zainteresowani zakupem miernika analogowego i chcemy wiedzieć, jaka będzie rzetelność pomiaru, jeśli ten miernik, który zakupimy, będzie pochodził z populacji, którą jesteśmy zainteresowani, a zatem z tej populacji określonych przez nas sonometrów analogowych, jaka będzie jego rzetelność pomiaru dokonana w dowolnym punkcie w naszym zakładzie. Gdybyśmy natomiast chcieli wykorzystać model trzeci, oznaczałoby to, że nie zamierzamy zakupić dowolnego sonometru analogowego, ale jesteśmy zainteresowani tylko i wyłącznie jednym z tych 3 mierników, które badamy w naszym zadaniu i chcemy wiedzieć, jaka jest rzetelność pomiaru takiego miernika w dowolnym punkcie naszego zakładu. W takim momencie możemy wykorzystać model trzeci. My jednak całą uwagę naszą skupimy na tym najpopularniejszym modelu, czyli modelu drugim. W którym miejscu możemy wyznaczyć współczynnik korelacji ICC? Udajemy się do statystyki, dalej testy parametryczne i korelacja wewnątrzklasowa ICC. Mimo, że jesteśmy zainteresowani modelem drugim, wykonamy analizę w każdy możliwy zaproponowany tutaj sposób, czyli na początku założymy, że jest to model pierwszy przy pełnych obliczeniach i standardowym poziomie istotności. Pełne obliczenia powodują uzyskanie podsumowania dla każdego miernika oddzielnie. Podsumowanie w postaci średniej wartości decybeli, odchylenia standardowego i przedziału ufności dla wartości średniej z tych 42 punktów pomiarowych.
W przypadku każdego miernika, więc mamy to podsumowanie dla miernika pierwszego, miernika drugiego, miernika trzeciego. Poniżej natomiast podstawowe wyniki związane z współczynnikiem ICC. W każdym modelu za każdym razem wyliczane są dwa współczynniki korelacji wewnątrzklasowej. Pierwszy z nich dotyczy pojedynczego sędziego, drugi natomiast jest wyznaczany dla średniej K sędziów. Co to oznacza? Pierwszy dotyczy pojedynczego sędziego, więc definiuje nam rzetelność pomiaru, jeśli do pomiaru wykorzystamy tylko jeden sonometr. Natomiast drugi definiuje nam rzetelność pomiaru, jeśli do pomiaru wykorzystamy K sonometrów. K w naszym przypadku oznacza 3 sonometry, a tym pomiarem będzie średnia wyliczona na podstawie tych trzech pomiarów. Za każdym razem rzetelność wyższą uzyskamy dla średniej niż dla pojedynczego sędziego i o tym należy pamiętać. Tak jak obserwujemy tutaj, współczynnik korelacji ICC za każdym razem, czyli i dla pojedynczego sędziego, jak i dla K sędziów jest wyższy niż wartość 0. Wartość 0, przypominam, oznaczała zgodność na poziomie losowym. Nasza zgodność jest lepsza niż zgodność losowa. Tym bardziej, że również przedział ufności dla każdego z tych współczynników znajduje się powyżej wartości progowej, powyżej wartości 0. I model ANOVA jest modelem istotnym statystycznie. A zatem istotnie w populacji ta zgodność powinna być również wyższa niż zgodność losowa. Wróćmy do analizy. I tym razem wybierzmy ten rzeczywisty model badania, którym jesteśmy zainteresowani. Będzie to model drugi, badający bezwzględną zgodność. Będziemy badać bezwzględną zgodność, ponieważ naszym celem jest zakupienie, tak jak sobie powiedzieliśmy, miernika z populacji mierników, którymi jesteśmy zainteresowani, ale celem naszym jest określenie rzeczywistej wartości natężenia dźwięku w określonym punkcie pomiarowym, dlatego że zależy nam na ochronie słuchu osób pracujących w naszym zakładzie i mamy znać tą rzeczywistą wartość, a nie tylko zmienność rzeczywistą pomiędzy punktami pomiarowymi. A zatem interesuje nas zgodność bezwzględna. Może tym razem już odznaczę pełne obliczenia, żebyśmy mieli trochę mniej wyników. I raz jeszcze współczynnik ICC dla pojedynczego sędziego i dla grupy sędziów, nieco wyższy niż poprzednio. Również przedział ufności znajduje się powyżej wartości 0, ale dolna granica jest tu niepokojąco blisko wartości 0 zarówno dla pojedynczego sędziego, jak też dla grupy K sędziów. Cały model ANOVA zależna jest istotny statystycznie, a więc zgodność jest lepsza niż zgodność losowa. Wróćmy jeszcze do analizy i wyznaczymy spójność w tym modelu. Raz jeszcze wyniki współczynnika dla pojedynczego sędziego i dla grupy K sędziów, również wyższe niż wartość 0, wyższe niż w przypadku, kiedy badaliśmy zgodność bezwzględną. I przedział ufności znacznie powyżej progu równego 0. Model ANOVA zależny ponownie istotny statystycznie. Podobne obliczenia wykonamy dla mierników cyfrowych, tym bardziej, że w przypadku modelu drugiego badającego bezwzględną zgodność, którym jesteśmy najbardziej zainteresowani, dolna granica przedziału ufności jest dość blisko progu losowości. Zobaczymy, czy tak samo będzie dla mierników cyfrowych. Wykonamy tutaj również analizę 3 razy, czyli model pierwszy. Obserwujemy dość dużą zgodność istotną statystycznie. Model drugi, bezwzględna zgodność jest tutaj znacznie wyższa niż w przypadku mierników analogowych. Zobaczmy, przedział ufności również jest znacznie wyżej niż w przypadku mierników analogowych. I model trzeci, czyli model drugi badający spójność,
No tutaj mamy dość podobnie, jak to było w przypadku sonometrów analogowych. Ponieważ nam zależy jednak na tej rzeczywistej wartości natężenia dźwięku, korzystniej byłoby dokonać zakupu sonometru cyfrowego, dlatego że taka rzetelność, bezwzględna zgodność wyrażona miernikami cyfrowymi byłaby tutaj znacznie wyższa i byłaby też pewniejsza, a przedział ufności jest znacznie węższy i znacznie bardziej oddalony od wartości zero. Zobaczmy jeszcze, w jaki sposób możemy graficznie przedstawić zgodność na wykresach. Ja wykonam wykresy dwa razy. Raz dla sonometrów analogowych i drugi raz dla sonometrów cyfrowych. Zacznijmy od sonometrów analogowych. Wracam do analizy. Zaznaczam dane, wybieram ponownie model badający bezwzględną zgodność i wybiorę wykresy. Wykresy utworzymy dwa. Drugi z nich będzie wykresem Blanda-Altmana, dość znany typ wykresu, którego dotyczyć będzie kolejna prezentacja. My w tej prezentacji skupimy się na pierwszym typie wykresu. Potwierdzam i wykonuję analizę. Przypominam, że jesteśmy w modelu drugim, badającym bezwzględną zgodność dla sonometrów analogowych. Stąd uzyskaliśmy tak niską wartość progową dla przedziału ufności, dość bliską wartości 0. Spróbujemy dojść na podstawie wykresu, z czego ta niska wartość może wynikać. Wykres, który uzyskaliśmy na osi X przedstawia poszczególne mierniki, na osi Y natężenie dźwięku w decybelach. Już od razu obserwujemy pewne przesunięcie, z którym związane są pomiary dokonywane trzecim miernikiem. Znajdują się one nieco wyżej niż pomiary dokonane miernikiem pierwszym, miernikiem drugim. Widać to przesunięcie na wykresie, natomiast nie widać zgodności dokonanych pomiarów, dlatego że nie możemy odnieść poszczególnych punktów względem siebie. Wróćmy jeszcze do analizy. Jeszcze raz do wykresu i zmienię położenie na wykresie. Taki typ wykresu przy zmienionym położeniu pozwoli obserwować zgodność, którą tutaj badamy, dlatego że na osi X mamy poszczególne badane obiekty, na osi Y raz jeszcze mierzymy natężenie dźwięku w decybelach, ale w związku z tym, że na osi X są poszczególne obiekty, to każda z tych linii dotyczy poszczególnego badanego miejsca w naszym zakładzie i jak widzimy dla pierwszego pomiaru, zarówno pierwszy, jak i drugi sonometr dają bliskie wartości, sonometr trzeci wyższe. Zatem pierwszy i drugi zgodne wartości, sonometr trzeci wyższe. Dla drugiego pomiaru podobnie, dla trzeciego podobnie. Nie zawsze wartości pierwszego i drugiego pomiaru są tak bliskie sobie, ale są bliższe niż pomiaru trzeciego, który wydaje się uzyskiwać wyższe wartości. Czyli obserwujemy jeszcze raz to przesunięcie i obserwujemy większą zgodność dotyczącą pierwszego i drugiego pomiaru, mniejszą zgodność z pomiarem trzecim. Będziemy mogli wyciągnąć nieco więcej informacji z takiego typu wykresu, jeśli dane do wykresu przygotowujemy w specjalny sposób. Udam się zatem do moich danych i wyznaczę w kolumnie czwartej wartość średnią dla tych trzech mierników, której rzetelność zresztą badamy wyliczając współczynnik zgodności dla K-sędziów, dla trzech sędziów. W jaki sposób możemy wyznaczyć taką wartość? Udajemy się do dane, następnie formuły i wybieram min, czyli średnia. Z miernika pierwszego, z miernika drugiego, średnik i z miernika trzeciego. Wynik umieścimy w kolumnie czwartej. Kolumnę tą nazwiemy średnia. A następnie posortujemy dane względem wyznaczonej kolumny, czyli względem kolumny średnia. Dane posortujemy rosnąco bądź malejąco. Uruchamiam. Raz jeszcze wrócę do analizy, żeby wykonać wykres. Tym razem dane są posortowane. I raz jeszcze obserwuję przesunięcie związane z miernikiem trzecim. Miernik pierwszy i drugi znajdują się blisko siebie, ale obserwuję coś więcej. Obserwuję większe zróżnicowanie wyników, czyli mniejszą zgodność
przy niskich wartościach natężenia dźwięku, a czym wyższe wartości natężenia dźwięku, tym to zróżnicowanie jest mniejsze, tym większą zgodność pomiarów, przynajmniej jeśli skupimy się na pierwszym i drugim mierniku. Czyli wykorzystując tak przygotowane dane i ten typ wykresu, możemy obserwować, jak zmienia się zgodność wraz ze wzrostem bądź spadkiem natężenia cechy, którą badamy. Wróćmy do analizy, ale tym razem dla sonometrów cyfrowych. Przygotujmy wcześniej dane w podobny sposób, czyli kolumna średnia. Wyliczymy przy pomocy formuł średnią, tym razem z naszego arkusza dla sonometrów cyfrowych, wynik w kolumnie czwartej i posortujmy dane względem kolumny czwartej. Wracamy do analizy, zaznaczamy trzy mierniki, tym razem dane są posortowane względem średniej i wykonamy wykres przy przełączeniu serii i kategorii. Tym razem wykres dotyczy sonometrów cyfrowych w modelu drugim, w którym przypominam, zgodność była dużo wyższa niż dla sonometrów analogowych. Przedział ufności był również znacznie powyżej wartości 0, czyli były to sonometry, które możemy brać pod uwagę, jeśli zamierzamy zakupić sonometr do pomiarów w naszym zakładzie pracy. Ich zgodność jest na takim satysfakcjonującym nas poziomie. Możemy obserwować tą zgodność na wykresie, może go troszeczkę zmienimy, będziemy mieli szerszy, przez co łatwiej będzie nam czytać i ustawimy poprawną legendę, czyli mamy pierwszy sonometr, drugi sonometr i trzeci sonometr. Zapiszemy zmiany i potwierdzamy. Zatem dla poszczególnych obiektów obserwujemy zgodność, zobaczmy już nie tylko pierwszego i drugiego pomiaru, ale trzeci również jest dość bliski pozostałym, nie obserwujemy przesunięcia, stąd możemy mówić o dość silnej zgodności bezwzględnej, czyli możemy rzeczywiście mierzyć natężenie dźwięku, które rzeczywiście w danym punkcie pomiarowym występuje, a nie tylko odnosić względem siebie te natężenia dźwięku. I podobnie jak to było poprzednio dla mierników analogowych, wraz ze wzrostem natężenia dźwięku zmienność pomiarów jest mniejsza, większą zgodność obserwujemy w naszym przypadku. Taki typ informacji możemy uzyskać, analizując pierwszy typ wykresu. Jeśli chodzi o wykres Blanda-Altmana, jemu poświęcona będzie kolejna prezentacja, do której obejrzenia już teraz serdecznie zapraszam.